Francja, policja szuka 30-latka, który spalił swoich rodziców. Francja, 30-latek spalił rodziców po sprzeczce. Szuka go policja. Francuska policja poszukuje mężczyzny, który spalił swoich rodziców po sprzeczce. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policja poszukuje mężczyzny, który w Perpignan, na południu Francji, spalił swoich rodziców po rodzinnej sprzeczce, podaje w niedzielę AWP. Powołując się na komunikat prefektury Departamentu Pirenejów Wschodnich, sprawca ma 30 lat. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godzina 1. Ciała ofiar zostały spalone w 80%, poinformowała lokalna policja.